teraz znajdujemy się w Players Area, czyli w takim miejscu, właściwie w sali gimnastycznej, gdzie profesjonalni gracze trenują, rozmawiają, odpoczywają tutaj. Generalnie tutaj jest ich jakby miejsce, jest to dosyć spore. Jest tutaj naprawdę sporo komputerów. Nie wiem, czy to teraz widzicie za mną, ale zaraz się tam przejdziemy bliżej. Zobaczymy, kto. Możecie napisać w komentarzu poniżej, jeżeli jakiegoś e-sportowca właśnie rozpoznacie, jakiegoś profesjonalnego gracza, a my przyjrzymy się, jak to wszystko z bliska wygląda. Zapraszam. Generalnie teren jest bardzo rozległy. Tutaj mamy jakby bardziej techniczną część Intel Extreme Masters, tych, jeżeli chodzi o zespoły i tak dalej. Więc jakby tutaj znajdują się komputery, widzicie obudowę NZXT. Testy takich obudów macie na naszym oczywiście kanale, w innych filmach możecie zobaczyć. Tutaj, nie wiem, szczerze mówiąc, który to jest team, bo zawsze mi się te loga ich mylą. Natomiast każdy team ma jakby swoje miejsce tutaj i swoje komputery, na których mogą trenować albo przeglądać Facebooka, tak jak tutaj kolega robi, czy tam Reddita. No nieistotne. Tutaj mamy komputer, który nie do końca chyba działa. Tutaj jest oczywiście League of Legends. Naprawdę większość tych teamów e-sportowych to oczywiście Azjaci, Koreańczycy, którzy grają i są naprawdę dobrzy w tych grach ze względu na swoje jakieś talenty wrodzone, umiejętności, szybkość poruszania palcami i tak dalej. Zresztą, no, jak możecie zauważyć, wszędzie tutaj można spotkać twarze wschodnie, bo inaczej tego się nie da określić. Chociaż są także innego typu ludzie, którzy grają w gry, można by się nawet zdziwić. Skandynawowie, Duńczycy, Norwedzy, krzesła nie potykają. Także tych ludzi jest naprawdę sporo i jeżeli uważacie, że właśnie ten e-sport to nie jest coś, co powinno być nazywane sportem, nie jest coś, na czym można dobrze zarobić, nie jest coś, co trzeba włożyć dużo pracy, żeby osiągnąć dobre wyniki, to jesteście w błędzie, bo tak nie jest i to udowadniają tego typu bardzo, bardzo, bardzo duże eventy, jak właśnie Intel Extreme Masters. Tutaj jeszcze na środku znajduje się taka loża Twitcha, która praktycznie od 3 lat, już 3 razy z rzędu się pojawia w różnych miejscach. W zeszłym roku była chyba bardziej tu przesunięta. Także tutaj można sobie usiąść, można sobie oczywiście pooglądać rozgrywki na sporym ekranie, więc jest bardzo wygodnie. Są tutaj i dziennikarze, i e-sportowcy. W tym momencie leci CSGO. Niestety nasza drużyna Virtus Pro odpadła w półfinale z drużyną Fnatic, więc emocje Polaków, można powiedzieć, troszeczkę opadły, a szkoda, bo wszyscy im przecież bardzo kibicowaliśmy. No i tak wygląda ta strefa dla graczy, dla profesjonalnych graczy. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do innych filmów. Na razie.